Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i Alex Mercer, a to już jest trzeci odcinek z Prototypa. Jak już mogliście tu zauważyć, moment, chcę wrócić do mojej mapy. O, sobie przeszedłem te wyścigi, trochę się pomęczyłem o złoto, ale się udało i powiem wam, że mi się opłaciło, gdyż właśnie potem przez to opanowałem właśnie te skille. Tylko sobie teraz muszę przypomnieć. Najpierw muszę trochę polatać. O, dobra. No i tak wyglądają jego skille po wzmocnieniu. Nieco upgrade'ów dokonałem. Powiem wam, że mi się opłaciło. Teraz chciałbym nieco trochę ludzi pochłonąć, żeby wiecie, nieco więcej życia pobrać. To moment, zrobimy takie coś, żeby wiecie, nie było. O, fajnie, tutaj będę je nazywał tak jak w Saints Row 4, klastry. Taka mi nazwa najbardziej odpowiada. Muszę sobie nieco życia więcej pobrać. Dawać mi HP. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Któryś jeszcze taki zdolniacha? Okej, dobra. Jebut. Aha, dobra, to już chyba wszystko, co mam. Okej. Jeb, nie, podobają mi się te skille, naprawdę. Są OP. Dobra. A jakieś kombosy? Sadzimy? Lol. Chciałem takie przetestować, ale zacznijmy już misję. Chciałem się nieco rozgrzać, żeby nie było, że potem nie ogarniam. Chyba strasznie cicho mam grę, nie jestem pewny. Nie, jest na maksa. Co tam przeglądasz? Gra jest w pizdu cicho, jeżeli chodzi o cutscenki, nie wiem dlaczego. O kurde. Nie udawaj. Co kłamiesz przed siostrą? Prezentu nie dostaniesz na urodziny. O kurde. Oj, to chyba się już będzie działo. Aha, i to jest kolejna cutscenka. Situation I think your team is well suited for, Captain. How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders. We'll be wheels up and boots on the ground anywhere in the city in 15. With respect, sir, a suppression operation in the city of 12 million is slightly more than my men can handle. The situation has already evolved, Captain. You're not participating in the containment action. Your team has a single target. Alex Mercer, codenamed Zeus, is carrying a new strain. He's eliminated 50 of my men and smashed through a 2-foot steel door. Interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's at stake. Szykują dla mnie jakąś imprezę. A, widzę, że już się dzieje. Patrzę jeszcze tak na mapę. Nie chcę ten, ja chcę mapę. Czy coś się tu pozmieniało? Jakieś nowe upgrade'y? Właśnie, sprawdzimy też. No a tu wszystko mamy na fulla zrobione. Sobie je też podblokowywałem poza odcinkiem, żebym się nie musiał spieszyć już z tym. Znaczy grzebać bardziej się z tym nie chciałem. To wolałem sobie poza odcinkiem. Ale ładnie, ładnie, już opanowałem. O, o, klaster, klaster. Widziałem. Właśnie. A każdy kolejny klaster przydziela mnie do większego expa i do szybszych upgrade'ów.
I lecimy sobie teraz na spokojnie. Okej, już niedaleko jesteśmy. Jebut, ale żeśmy trafili idealnie. Okej, i co teraz? No, to jest to stowarzyszenie Gentek. Czy tam się musimy dostać, jak zakładam. A, trzeba obratować Elizabeth Greeny. Okej. Tylko żeby to zrobić, to trzeba jakoś wykazać się tym czymś. Okej. Dobra, i teraz mamy problem. Aha, dobra. Dobra. Dobra, pomiń to. Dobra, teraz opłacałoby się jakoś stąd uciec. O, w pizdu. Teraz muszę jakoś uciec. Moment. Moment, najpierw to muszę uniknąć. Aha, Helkę trzeba będzie zniszczyć, to będzie pewne. Dobra. Proszą się o zagrożenie, no to dostaną... Dobra, zapraszam. Zapraszam Helkę do zabawy. Tu jestem, Helko. Jebłód ci! O, dobrze ci tak. Moment, mój exp. Jeszcze expa chcę zabrać. Tej no nie gadajcie. Gdzie tak mnie ciśniecie? Moment, ja was zaraz tu pocisnę. No zapraszam, Helki. Dobra. Jeb, poszło. Moment, chcę tego expa zebrać. No patrz, jak mi ten exp ucieka. Tak bezczelnie. Dobra, chyba już im wystarczająco uciekłem. To chyba wystarczy w zupełności. Teraz muszę być incognito. Jak już będę tym incognito, sorki, to po prostu już zajmiemy się ratowaniem Elizabeth Greeny. Nie będę się zamieniał. Ma sporo mbało chyba. Aha, Helka nas znalazła, nie? No kurde. Bez jaj. No nie, będę musiał tą Helkę rozdupcyć. Nie ma innego wyjścia. Dobra. Zapraszam, no. Dobra. Teraz tylko im uciec. Dobrze. Teraz już nie powinni nam to stwarzać zagrożenia bezpośredniego. Dobrze. Poziom wykrycia znikł. Okej, dobra. To mamy to. Aha, miło. No dobrze, też cię lubię. Dobra. Dobra. Teraz musimy się tam dostać, po prostu bez wykrycia. Dobra. A idę sobie po prostu po kozacku. Dobrze. I co teraz? Musimy uważać, żebyśmy nie zostali wykryci przypadkiem. Bo wiecie, co to dla nas może znaczyć. Wykrycie gwarantowane. Tu nie pójdziemy za Chiny. Co? Nie, muszę iść po prostu wolnym krokiem. Bo inaczej to zostaniemy wykryci, jak nic. Szkoda, że nie można drzwi otworzyć na przykład, żeby się tam dostać. Ale moment, ta osoba właśnie już się przemieszcza w tym miejscu.
Lol. O kurde. W pizdu. No i tam mamy cel. Tylko właśnie w tym rzecz, że ten nasz cel jest tam, gdzie my nie chcemy. Trzeba będzie chyba tam przejść. Dobra, zrobimy to w inny sposób. W mniej taki przewidywany. O, tu mamy klastra, sobie go pozbieramy. Oh yeah. Dobrze. Exp jest, wszystko się liczy. Dobra, tylko teraz jak się dostać do tego celu? Tak, żeby po prostu nie zostać wykrytym. Panie, spokojnie. Okej, okay. Żeby nie było świadków, lepiej będzie, jak wezmę jeszcze twoją broń. Dobra. Ładnie. Teraz wyglądam po kozacku. No i dobra, tylko teraz mamy problem. Bo kuźwa, tam dalej jest nasz cel, a to są kamery. Coś musimy zrobić. Nie wiem, dałoby się te drzwi otworzyć. Fajnie by było, ale widzę, że jest lipa. Lol. Zwróciłem na nich uwagę. Ale no co, jak ja mam to zrobić, no? Mam broń, mam wszystko. Wyglądam jak jeden z nich, ale kurczę, tam są kamery, no i... I chujnia. No i to może nas wykryć. To jest najgorsze. To jest wykrywacz tych mutagenów. A on akurat ma w sobie te rzeczy, więc to jest właśnie minus tego. I jakoś musimy się przedrzeć, no. Tylko jak, no, ludzie. Okej, dobra, może to tak zrobimy. To jest do rozegrania. Tylko jak, no? No musiałbym tak podejść. O, fajnie. Okej, dobra. O, coś chyba wyczuli. W pewnym momencie wyczuli mnie. O. Mnie wyczuli lekko. O kurde, ile tej straży jest, w pizdu. Cholera, niech ta cała pierdolona straż odejdzie. W pizdu najlepiej. Dobra. Nic już nie podejrzewają, do czasu. Dobra. Jak ci wszyscy odejdą, to muszę się zająć celem. O, powinien tu podejść ten cel. Kurde. No i co z nimi, ha? No kurde, co ja zrobiłem? Ale dobra, udało się i tak. Teraz uciekamy. Jebut. Dobra. Łe! Dobra, uciekamy, uciekamy. O kurde. To było niezłe. A teraz wyglądamy trochę jak badass, powiedziałbym bardziej. A i trzeba teraz tam wejść, a to będzie najgorsze ze wszystkich. Okej, dobra. Teraz bez problemu mogę tam wejść, bo jestem jednym z tych generałów pieprzonych. Dobra. Zajebiście, fucking awesome. Dobra, mamy kluczyk. Teraz możemy tam wejść bez problemu. No, pięknie, pięknie. Troszeczkę się pobawiliśmy, ale udało się, o to nam chodziło mniej więcej.
I co teraz? Dżentek. Wbiliśmy sobie teraz na piętro 51. A tu co się dzieje? O kurde, co to jest? Fuj. Masakra. Lol. Jakaś laska jest tam. A to jest ta dziewczyna. Dobra. Dobra, on sobie tu przychodzi. Trzeba ją ratować, no wiadomo. Ty, podnieś głowę. Dzień dobry. Uku. What the fuck? Ja cię kurde chciałem ratować. A ty tak? Ty suczo. Ty zaraz źle skończysz ze mną. O kurwa. Na co mam patrzeć? Na twój ryj skwaszony? Te, wstawaj. No chyba se jaja robisz. What? Zamieniła to wszystko w kamień. Co? Coś ty powiedziała? What the... Kurwa, fuck? O kurde. Zombiaczku! Zadzieracie ze mną, to skończycie ze mną. Dobra, w pizdu z wami. Teraz trzeba z wami skończyć. Tej, no czemu spadamy? Ała! O kurde, ale się teraz będzie działo. Bo jeszcze oni spadają. Smacznego! Tylko, że zaraz zginiecie ode mnie. Jebut! No, zjedz go! O kurde. A temu znowu się coś przypomniało. You've been briefed about what we're up against. We're not secure until these skylights are sealed. So unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like, stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise. Now move it, sir. Dobra. No zaraz mnie wykurzą. Uciekaj. Jezu, ile oni biorą życia? To jest nie do pomyślenia. Kuźwa. Przecież tyle ze mnie z życia zdjęli. To jest horror. Okej. Okay. A, tu żeśmy wbili i tutaj będzie teraz ta masakra. Dobra, czaję bazę. A, mamy tu bazuczkę. Ale co we mnie nawalacie, no? Kurde, patrzcie jak kończycie, marnie. Dobra. Dobra, trzeba chwycić za bazukę. No wypierdylaj mi stąd. Dobra, gdzie są te bazuki? Dobra. O kurde. No. O kurde. Jeb. O Jezu. Ała. Dobra, no chwyć go. No chwytaj, chwytaj i go zeżryj. Dobrze. Pięknie. Tej, nie gadaj, że się mogę w to zamienić. O, jakaś nowa moc. A, odblokowaliśmy tą zdolność. Przyjemnie. Tylko moment, może jakieś upgrade'y na początek, tak na szybkę, na, tak na szybkiego. Jakieś upgrade'y? A, to jest ta nasza moc. Dobra. Dobra, ciachamy was. Jeb, ale więcej tych mutantów przyszło, no kurde. O, i to na nich działa. Tylko musimy uważać. Ej, nie. Uff, cholerę. Jestem w stanie krytycznym, ludzie. Dobra. Niech mi, nieco mi się trochę tego życia zregeneruje. Potem wykorzystam tych żuli. Dobra. Kurde, dawać mi więcej życia. Dobra,
O, już lepiej. Dobra, no. Zeżrij go. Dobrze. O kurde, więcej ich przyszło. To jest masakra już w takim razie. Dobra. Gówno macie do gadania. Ała. Dobra. Ło, jeszcze czołgi przyszły. Odsuń się. Ale fajnie, zajebiście wyglądam w tym. No kurde! Won mi stąd. O kurde. A! Dobra. Jezu, jak się już w tym tłumie pogubiłem. Dobra, ciachać, ciachać! Ło, ło, ło! A! Zaraz, gdzieś jeszcze widzę tu jakiś... O, są. Grenadierzy. A! No patrzcie, nawet nie daje mi się zregenerować. Dobra. No nie! Oni mnie zaraz tu zdejmą. Muszę uważać. Teraz trochę polatać. Po tym terenie. Dobra. Dawać mi życie. Dobra. O to mi chodziło. Już nieco lepiej ze mną jest. Tych z bazukami trzeba zdjąć. O. Tylko mi się bazuka przydała. Dobra. Jep. O kurde. Dobra, podbiegnij, podbiegnij. Dobra. No nie wyszło mi. Dobra. Dobra, ciebie tu skonsumujemy. No fajnie, fajnie, że mi się to udało. Po prostu OP. Ej, no wkurzają mnie już te wielkie gówna. No patrzcie, jakie zażarte są te gnoje. No czterech na jednego, no panowie, trochę nie fair. No patrzcie, gdzie nie pójdę, to oni będą. Dobra. Dobra, ciachaj, ciachaj, ciachaj. O, ojojojojojojojoj, uciekaj, uciekaj. Dobra, następni. Do pożarcia. Dobrze, pięknie, o to mi chodziło. Jeszcze więcej życia potrzebuję. No patrz, jakie idioty. Dobra. Jest, to pięknie, dobrze. O, i następny, pięknie. No, i teraz już gnoje nie macie przewagi. No jeszcze was matka tyle sprowadziła. Ej, no to już jest przesada, no panie. O, widzę, że się oni tu już naprawdę świetnie bawią. O, można strzelać w te beczki. Tylko potrzebuję właśnie bazuki do tego. Ło. Moment, gdzie ta bazuka? Bazuki potrzebuję, nie chcę M4. Dobra, leży tu jedna bazuka. Okej. Dobra. Jeb, dobrze. Okej, jedna poszła. Jak tu szybuje? No, come on, come on. Pudło.
Nie, takim gównem nie zniszczę. Więcej bazuki potrzebuję. Ło! Widzę, że chyba podnieśli już poprzeczkę wystarczająco. Chodź tu. To patrz! No jakie gnoje! Bardziej mnie wkurzają niż ci ludzie. No nie! Co za pedały. Dajcie mi helfa! Kurde no. No nie, no ja chyba się zaraz nie najem. No nie. Nie mogę nawet uderzyć spokojnie, bo oni zawsze będą pierwsi. No nie, nie wiem jakim cudem mnie tak sięgają. A właśnie, przecież jeszcze mogę podnosić te rzeczy. Dobra, zaraz coś skombinujemy. Tylko niech przestaną mnie bić. O tyle proszę tylko. O, fajnie, już tej armii nie ma. Ostatni został. Dajcie mi się chociaż nim pożywić. Dobra, jeszcze więcej z tej straży. Kurde, no. Dzisiaj będzie długi odcinek, jak nic. Dobra. No, ej, no muszę go skonsumować. Dobra. Jest, zdążyłem. Tak nacierają te dupki wołowe. Dobra. I jebut. I kolejny pożarty. Pięknie, dobra. Wyjebane. Już kończymy z wami. Jeszcze trochę. Już jestem bliski, dobrze. No nie udało mi się. Dobra, no chodźcie, chodźcie. Takie kozaki jesteście. Dobra. No chyba was porąbało. Bazuka mi się przyda, no. Bardzo. Dobra. O, 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 tego sobie skonsumuję, jak zdążę. No fajnie, no. Naprawdę bardzo fajnie. No nie, oni mnie tu zaraz zmiażdżą, jak nic nie zrobię. O Jezu. Dobra. Tylko dobiegnij tam, no. No patrz. Dobra, zdążyłem. O to mi tylko chodziło. Dobra. Teraz podnieś tą bazukę, no. Kuźwa, no. Dobra, jest. Dobra, niszczymy te beczki. Dobrze, jest, jeszcze ze trzy. Jeb, jakie tu skoczki. O, o, o. Ciebie tu pożeramy przy okazji. Dobra, gdzie wy macie tą bazukę? Musiałem tu szybkie cięcie zrobić, bo inaczej by mi grę wywaliło tutaj. No, widzę, że dzisiaj się zapowiada na długi odcinek. Dobra. Ze żarty. No, kurde! No, dobra, jebut. O, 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 taki kozak. I tu następnego jemy. Pięknie, dobra. Teraz przydałoby mi się jakoś zniszczyć szybko te beczki. Tylko oni mnie gonią na okrągło. I mi nie daje to spokoju w ogóle. Dobra. Gdzie są jeszcze te beczki zmiażdżenia? Te trzy ostatnie, mówicie. Dobra. Więcej bazuki mi proszę tu dać. O, 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 o! Nie podoba mi się to! Odleć.
O, dobrze, zdążyłem. Dobrze. Teraz trzeba niszczyć te beczki. Nie ma tu już czasu. Dobrze, poszło. Jeszcze dwie zostały. Jak damy radę, to szybko zrobić. Dobra, ostatnia. Jeszcze jedna. Ło, ło, ło. Niekoniecznie chciałem taką broń. A nie. O, dobra. Lepiej. No. Zdychać, pizda. No, teraz to się boją. No, teraz to kurde. Skończeni są, no. Przygniotło ich coś. Zajebiście. Nie macie co coverować. I tak już jest GGWP. O, jak się budynek zawalił. O, jest. Ale runęło. Zajebiście, dużo expa. Misja zakończona, powiem wam. Nieco dłuższa, ale bardziej zajebistsza. Działo się, dużo się działo. Ale najpierw jeszcze jakieś upgrade'y. Jeśli pozwolicie mi. Ground Spike, Hammer Fist Power, Thermal Vision Power. Aha. Ale patrzmy jeszcze tutaj. O kurde, ile teraz mamy skilli do zrobienia. Air Dash Double, o. To się nam przyda. Air Recovery. Moment. Sprint Speed 2. I Jump Upgrade 2. A wiecie co? Żebyśmy byli bardziej skoczni. Ale najpierw tu jeszcze inne skille bym sobie. Health Boost. O! Żeby było więcej życia. To też mi zależy na tym. No i resztę to będę musiał ogarnąć poza... O! Jeszcze ciche konsumowanie. A reszta to będę musiał chyba ogarnąć, nie wiem, jakoś... poza odcinkiem. Bo tu jest sporo skilli. Muszę przyznać. Tu muszę przyznać, że jest sporo skilli. Dobra. Wiecie co, te wszystkie rzeczy to ja sobie zrobię poza odcinkiem. Więc zaraz skończymy odcinek. O Jezu. Ale się tu stało. Dobrze. No wołam mi stąd. Sobie was tu pociacham. Aha, dobra, ja wiem co są te eventy. Dobra. Wywalone. Ło. A muszę go jakoś chwycić podczas sprintu. Kurde, no. No weź się uchwyć. Aha, dobra, też może być. Jak rozpieprzony. Dobra. Dziękuję bardzo. Ja wam też również dziękuję za obejrzenie 3. odcinka z Prototype'a. I jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeszcze sobie zrobię tu save'a. Dla pewności. Okej, dobrze. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego odcinka. Yo.